tym króciutkim filmie powiem Wam, w jaki sposób wykorzystać ciekawą konstrukcję w języku PLSQL, instrukcję GoTo, która może pozwolić Wam budować procedury, które będą reagowały na zachowanie się poszczególnych danych, no i wykonywały się w zależności od tego, wykonywały się blokami w zależności od tego, jak je posterujemy. Chodzi nam o to, żebyśmy nie musieli wykorzystywać procedury w sposób linearny, czyli strukturalny w zasadzie, czyli linia po linijce, ale żebyśmy mogli też przeskoczyć do innego miejsca w kodzie. Tworzymy sobie najpierw tabelę testową do potrzeb tego zadania. Tutaj troszkę może zwiększę miejsce, żeby było lepiej widoczne. I teraz zadeklarujmy sobie najpierw jedną zmienną. Declare, niech to będzie jakiś counter, może być typu binary integer, ponieważ tak naprawdę będziemy go potrzebować w bardzo małym wymiarze, w związku z tym nie musimy przesadzać z typem danych. Begin, jak begin to i end, ok. I co my sobie tutaj zrobimy? Zrobimy sobie pętlę, która będzie wstawiać insert into do mojej tabeli testowej values, czyli wartości, najpierw nasz counter, a następnie niech będzie po prostu liczba wykonań, niech zostanie ok. Do tego dołożymy sobie kolejne zwiększenie wartości naszego countera. Czyli counter jest równy counter plus 1. OK. I jeżeli nasz counter osiągnie wartość większą bądź równą 10, to następnie będziemy chcieli właśnie teraz wykorzystać instrukcję GoTo. Niech będzie przejdź. Co to będzie oznaczać? Zaraz pokażę. Robimy sobie end ifa, żebyśmy o nim nie zapomnieli. End loopa. End loop. OK. Tutaj może przejść, zostawmy tak jak należy. I teraz tutaj stworzymy sobie taką strukturę właśnie przejść w taki sposób zadeklarowaną. I tu po prostu wpiszemy ostatnią wartość naszej tabeli. Insert into. Testowa, niech to będzie, powiedzmy, zrobimy sobie wartość 500 i tutaj napiszemy koniec. Czyli po dziesiątym elemencie powinien się pojawić koniec w naszej tabeli. OK, teraz najpierw może pokażę jeszcze tabelę, żeby było pewność, że nie ściemniam, że tak ona właśnie wygląda, czyli jest po prostu pusta. I teraz odpalmy sobie nasz zapytanie PLSQL-owe. Nmouse block complete, czyli wszystko przeszło jak należy. Zobaczmy, co się stało. Liczba wykonań. OK. I 500 to jest koniec, czyli gdy osiągnęliśmy dziesiątkę, nasz program przeskoczył do polecenia GoTo. Wielokrotnie można wykorzystać sobie taką strukturę do tego, żeby w jakiś sposób kontrolować pewne rzeczy. Ja bardzo często GoTo wykorzystuję w momentach testowania pewnych rozwiązań, żeby zobaczyć po prostu, co się dzieje, na przykład przy wielkich danych. Wybieram sobie tylko pewną paczkę, pewną ilość danych. W momencie, kiedy osiągnę jakiegoś właśnie countera, jakiś licznik, jakąś wartość, no to wtedy przechodzę do tej struktury GoTo, która pozwala mi w jakiś sposób albo zakończyć procedurę, albo po prostu ją wykonać w inny sposób, albo też wykonać zupełnie coś innego. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawa funkcjonalność w PLSQL-u, która może być pewnym takim tipsem i trikiem do rozwiązywania niektórych Waszych problemów.